Tak? Tak. Nacisnęłaś? Mhm. Tutaj mając 7 lat moja mama dzięki wielkiemu sercu pana Geniusza Spornego dostała pracę, ponieważ moi rodzice byli w tym czasie osobami w tym systemie komunistycznym nielubianymi i stąd powstała taka sytuacja, w której pracę można było dostać tylko po linii znajomości. Mama moja tutaj pracowała w tym budynku, na dole była księgowość, była tutaj księgową i kasjerem i nas tutaj przywoziła z Puszczykówka do tego pałacu, tutaj żeśmy przebywali, tam żeśmy chodzili do szkoły, tutaj w tym domu było rodzeństwo Spornych, Robert i Iza, to byli nasi wielcy przyjaciele i wszystkie dzieci tu ze wsi też byli wszyscy nasi wielcy przyjaciele i w tym gronie, prawie że rodziny, żeśmy się wychowywali, tutaj było po lewej stronie przedszkole, tam biura na górze, państwo Spornowie mieli swoje mieszkanie i tam, wiem, że tam często nasi rodzice długo przebywali nieraz do późnej nocy na różnych dyskusjach takich politycznych i wesołych i radosnych i tu zawsze wtedy tutaj przyjeżdżały konie, nas tutaj przywoził Heniu, tu nas wysadzali i potem na nas czekali tutaj w tym miejscu wieczorem, pamiętam bardzo późno, już ciemno było i psy tutaj były spuszczone, trzeba było tutaj te psy, stróż musiał pozamykać i wtedy dopiero żeśmy siadali, pamiętam ciemno było, w karecie były tylko dwa światła, dwie lampki, ciemno było strasznie, to jak ten koń jechał na stację, sam nie wiem. W każdym razie tutaj mieszkała taka Małgosia, tośmy zawsze do niej chodzili, teraz już tutaj nic nie ma, tylko szklarnie zostały. Tam w tył pójdziemy, zobaczymy pałac jeszcze z tamtej strony i pokażę jeszcze stajnie i obory, jak to wyglądało. Podejdziemy teraz bliżej, zobaczymy wnętrze, nie? Były biura. Moja mama tu pracowała, teraz w laboratorium. Biuro jest tu nadal. O. Tu moja mama pracowała. A tutaj, w tym miejscu było wejście do domu, do mieszkania pana Spornych do góry. Tu po schodach wchodziło się do góry. Tutaj do góry. I tutaj na górze mieszkali państwo Spornowie. Tu. Teraz na pewno to wszystko jest tutaj nieczynne, zamknięte. Tutaj było wejście do góry. Tutaj w tym oknie moja mama pół twojego życia pracowała tutaj. Tutaj przyjeżdżała codziennie. Z Puszczykówka tu były biura. Tam dalej były stołówka, na dole kuchnia. Tutaj była stołówka, na dole
była kuchnia. No teraz to wszystko trochę inaczej wygląda. A tutaj żeśmy wchodzili tędy do budynku, tędy żeśmy tutaj wchodzili tymi wejściem. Tym wejściem żeśmy do budynku wchodzili. Tu. Piękny pałac wkoło. Piękny ogród. Tutaj wejdziemy jeszcze trochę. Pokażę. Tu rano zawsze chłopy stały na podwórku, czekały na pracę, na rozdział pracy, potem udawali się w porę. Pan Sporny tutaj miał mnóstwo koni i w pewnym momencie koń był osiodłany i na pole wjechał wierzchem po to, aby sprawdzić, jak wyglądają prace. Tu były tutaj młode takie konie w tym miejscu się znajdowały i w tym miejscu. Tutaj były stajnie, którymśmy cały czas w tych stajniach buszowali z końmi. I teraz nadal widzę, że też konie stoją. Tutaj. I tutaj stajnie były zamknięte. No niestety koni tu nie ma. O, jest konik jeden. Widzimy tu jakieś krowy stoją, jakiś jeden konik stoi. Tu piękny, o. Mamy ci tutaj trochę siana. O. Piękny konik. Nie chcesz jeść? Nie chcesz? Nie chcesz konik? O, śliczny koń. Piękny koń, tak jak stoi tu. To myśmy razem tutaj się bawili. To były stajnie. Tu widzę teraz jakieś młode byczki tutaj są. O. Młode byczki tutaj są. Stajnie. O, wszystkie takie tutaj interesują się. Młode byczki tutaj są. No i tu było tutaj nasza radość. Tu żeśmy się wychowywali, tu żeśmy się cieszyli. Pamiętam, o. O, konik tutaj jest piękny, o. Śliczny. Jakiś Arab delikatną łuzię ma tutaj, o. 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 Jaki ładny jestem. I idziemy stąd dalej. I tutaj tak, tutaj nasza była taka wielka radość tutaj. Tu żeśmy przez ten płot śmigali na drugą stronę do parku wiele razy w tym miejscu z Robertem. O, tam tu żeśmy zawsze dojeżdżali w ten sposób. O. A tutaj moje szczęście, tutaj jest piękne, sobie tu siedzi. O, o jak ładnie, ślicznie, tak. O. I tam widzimy wyjście na pole, było tędy, tutaj. Tam pamiętam były takie kompostniki, czy jak to się nazywało. Wiem, że to taki zapach by wydzielało, że na całą wieś tutaj to takim kwaśnym zapachem tutaj.
Tutaj na tym balkonie często odbywały się dożynki. Pan Sporny tutaj wszystkich witał, życzył, dziękował za zbiory, życzył przyjemności, pomyślności. Wszystkie chłopy tu całej wsi tutaj przebywały, tam się była muzyka, bawiły się tu. Choć i powiemy, jednego dnia też wieczorem jakaś bójka była, pamiętam, że jakiś młody chłopak przyszedł w białej koszuli, cały we krwi. Takie miały tutaj, też miały zdarzenia, bardzo źle to odebrałem, pamiętam, jako 7-letni chłopak. Tu państwo Spornowie na górze mieli swoje mieszkanie, tam by przebywali, tu był salon z tej strony, z tamtej strony sypialnie. Bardzo miłe tutaj były spotkania w tym domu, sympatyczne. Tu były z tyłu tutaj obory. A stajnia tutaj, widzę, została dobudowana, bo teraz tego nie było. Tu po lewej stronie jest staw, na którym przyjęliśmy tutaj zimą na lodzie. Tutaj cuda robili z miejscowymi chłopakami. Park, taka wyspa tu jest. Jest rzeczywiście park i wyspa. Tutaj, nie wiem, czy tutaj dojdę, ale wszystko rośnięte. Każdy tutaj właściciel, czyli gospodarz tego majątku, tu miał swoje władze i swoje rządy. Chyba za stawką nie zobaczymy, bo jest taki okropnie zarośnięty. Tam jest ten stawek, no ledwo go tutaj stąd widać. O, tu jest stawek. Robimy przybliżenie. O, jest tutaj trochę wody widać. Stawek tutaj. No. Tutaj taka wyspa. Niestety bardzo mocno zarośnięte obecnie. Tutaj dojścia praktycznie nie ma. Pokazuję to miejsce, bo jako 7-letni chłopak tutaj wychowywałem się tutaj wśród miejscowych dzieci. Mieliśmy bardzo duże tutaj ze sobą więź, radość i uczucie i poznanie. I miejsce to nam bardzo mocno, głęboko w pamięci zostało. Stąd właśnie tutaj przyjechałem, aby te zdjęcia wykonać.
Do.